Marta Lipińska już od 57 lat idzie przez życie u boku reżysera Macieja Englerta, który, o czym nie wszyscy wiedzą, wcale nie był jej pierwszym wyborem. Kiedy w 1968 roku poznała go na przyjęciu u wspólnych znajomych, była żoną operatora Krzysztofa Winiewicza. Miała też na swoim koncie kilka złamanych serc. Aktorka dopiero wiele lat po śmierci Romana Wilhelmiego zdradziła, że i on starał się o jej względy i niewiele brakowało, żeby mu uległa. Wilhelmi zwrócił na Martę uwagę podczas fuksówki w szkole teatralnej. Spodobała mu się, bo była wręcz zjawiskowa, a przy tym sprawiała wrażenie niepewnej siebie i zagubionej. Była niedojrzała i nieświadoma swojej osoby, wyznała aktorka po latach w rozmowie z twoim stylem, dodając, że miała kompleksy i wydawało się jej, że na tle innych dziewcząt z PWST wypada blado. Zainteresowanie Romana bardzo jej schlebiało. Choć nie wyobrażała sobie, że mogliby być razem, pozwalała mu się adorować, a nawet przedstawiła go mamie. Przeszedł kiedyś w odwiedziny i chciał się przypodobać. Zaoferował, że zmiele mak, bo mama szykowała właśnie makowiec. I tak wywijał korbą, że aż urwał kawał stołu, do którego przykręcona była maszynka, opowiadała, wspominając Wilhelmiego, na łamach polityki. Roman imponował Marcie swoją bezpośredniością i tym, że wie, czego chce i uparcie dąży do celu. Wtedy celem była ona. Krążyły potem opowieści, jak to dwa jamanci pobili się o to, kto będzie trzymał mój szal. Walczyli romek Wilhelmi z Andrzejem Kostenką. Żartowała pół wieku później w wywiadzie dla kobiety i życia. Marta Lipińska dopiero zaczynała studia, a Roman Wilhelmi już je kończył, więc nie mieli zbyt wielu okazji do spotkań. Przeszła aktorka tak naprawdę nie traktowała zalotów starszego kolegi zbyt poważnie, bo wiedziała, że jest niepoprawnym podrywaczem i nie przepuści żadnej ładnej dziewczynie. Wiedziała też, że szykuje się do ślubu z uroczą studentką dziennikarstwa, Danutą, i po prostu nie chciała wchodzić jej w paradę. Myśmy byli nawet razem na sylwestrze. Ale jak tylko dowiedziałam się, że on ma narzeczoną, to natychmiast zerwałam z nim wszelkie kontakty, wspominała w polityce. Roman po ukończeniu studiów na kilka lat znikł Marcie z oczu. Gdy w 1963 roku spotkali się na planie filmu Jana Łomnickiego w wiano, oboje byli już po ślubie. Wilhelmi od paru lat układał sobie życie u boku Danuty. Marta od roku była żoną operatora Krzysztofa Winiewicza. Odżyły wspomnienia, ale dawnej chemii już między nimi nie było. Zdradziła dobremu tygodniowi wspólna znajoma Romana i marty z tamtych lat. Zawodowe drogi marty lipińskiej i Romana Wilhelmiego wiele razy się krzyżowały. Zagrali razem między innymi w przedstawieniu teatru TV w małym dworku i w serialu Lalka nigdy nie przestali się lubić. Wiele lat po śmierci Romana, odszedł 3 listopada 1991 roku. Lipińska potwierdziła, że Wilhelmi zagiął na nią paroli próbował ją uwieść, chciał czegoś więcej niż przyjaźni. Swoją drogą. Był świetnym materiałem, żeby zmarnować sobie z nim życie, powiedziała Januszowi Świeluchowi z polityki. Jedyne, co Wilhelmi zepsuł w moim życiu, to stół w domu mamy, dodała. Z mężem aktorka rozwiodła się dopiero gdy los postawił na jej drodze Macieja Englerta, z którym jest do dziś. Ich syn, operator Michał Englert. Jest partnerem Majo Staszewskiej, z którą doczekał się syna i córki. Źródła 1. Wywiady z M. Lipińską Twój styl Lipiec 2022 Kobieta i życie Lipiec 2016 Polityka Maj 2021 Dobry tydzień Marzec 2020 Zobacz też Jennifer Lopez i Ben Affleck ostatecznie postanowili Klamka zapadła, Łukasz Konopka był narzeczonym Komarnickiej. Zostawiła go dla innego aktora Milena Suszyńska i Karol Dziuba mieli trudne początki. Sławny tata nie akceptował jej związku, wcale nie był jej pierwszym wyborem. Spodobała mu się, bo była wręcz zjawiskowa, a przy tym sprawiała wrażenie niepewnej siebie i zagubionej, choć nie wyobrażała sobie, że mogliby być razem, pozwalała mu się adorować, a nawet przedstawiła go mamie. Wie, czego chce i uparcie dąży do celu Wiedziała też, że szykuje się do ślubu z uroczą studentką dziennikarstwa, Danutą I po prostu nie chciała wchodzić jej w paradę Jak tylko dowiedziałam się, że on ma narzeczoną To natychmiast zerwałam z nim wszelkie kontakty od żyły wspomnienia Ale dawnej chemii już między nimi nie było Lipińska potwierdziła, że Wilhelmi zagiął na nią parol i próbował ją uwieść Był świetnym materiałem żeby zmarnować sobie z nim życie zobacz też, Jennifer Lopez i Ben Affleck ostatecznie postanowili. Klamka zapadła Łukasz Konopka był narzeczonym Komarnickiej. Zostawiła go dla innego aktora Milena Suszyńska i Karol Dziuba mieli trudne początki. Sławny tata nie akceptował jej związku.